Siema drogi widzu, lubisz ryzyko? No wiadomo, kto nie lubi ryzyka, ten nie pije szampana. No ale przychodzę do was dzisiaj bardzo ciekawą propozycją na inwestycję, którą tak sobie popatrzyłem, jest naprawdę dość tania. Ryzyko ogromne. Jeszcze tak na starcie filmu zapraszam was na stronę GoDota 2. Z moim kodem Karpiu dostajecie na start darmowe 30 centów, za które możecie oczywiście zagrać, ewentualnie wypłacić skina zarówno do Doty, jak i do CSGO. I co najfajniejsze, nie musicie wpłacać nic na tą stronę, ponieważ to co zarobicie, to będziecie mogli za to po prostu wypłacać sobie skiny. Serdecznie polecam i zapraszam na stronę. No ale do rzeczy. Chodzi o naklejki z RMR-a. Naklejki wersja Holo. Jak sobie tak popatrzyłem na większość tych naklejek, no to najtańsze są po 50 groszy, nawet po 30. No, niewiele jest takich powyżej złotówki, złoty 50. Najmniej jest właśnie takich naklejek typu Tailu, G2, Liquid, Astralis. Tylko te cztery naklejki są powyżej 2 zł, z czego tylko naklejka Tailu jest za 3,70. No i powiecie sobie, chłopie, powaliło cię. Przecież te naklejki są brzydkie, wyglądają brzydko i w ogóle są z turnieju, który się nie odbył. No, z wiadomych powodów. No ale popatrzmy. Popatrzmy sobie na przykład na taką naklejkę Genji. No i mamy tutaj naklejkę za 48 groszy. 4393 nakładu na Steamie. Popatrzymy na cenę. No, jeszcze tak z miesiąc temu było po złotówce. Potem to systematycznie spadło. W skali tak ogólnej, no to kiedy był zapowiedziany Source 2, ona była za 2,25 i wtedy to była najlepsza możliwa inwestycja na tamten okres. To ciebie nie przekonuje? No spoko, mnie też by to nie przekonywało, w końcu to RMR. No i jak sobie popatrzymy na nakład tego, jak wyglądają kapsuły, no to najtańsza kosztuje złoty 38, jest tego 40 tysięcy, najdroższa złoty 55 i jest tego prawie 34 koła. No i cenowo wygląda praktycznie różnie i najdrożej 3 zł to był chyba najdroższy pik, jaki kiedykolwiek tutaj był, no bo sami zobaczcie, tutaj nawet to kosztowało po 70 groszy, czajcie to, kapsuła, która nie jest po promocji, kosztowała mniej niż na promocji i to jest po prostu śmieszne. No ale jeżeli byście chcieli takie coś w ogóle kupić, takie coś zainwestować, jak będzie promocja na Paryż. Bo jak będzie promocja na Paryż, to myślę, że te ceny dalej spadną. Również spadną ceny naklejek holograficznych. A jak wiadomo, wyjdzie CS2, wyjdzie Source 2, to uwierzcie mi, ludzie z takich naklejek, nawet tych holograficznych, będą robić jakieś crafty. I jak będą robić te crafty, no to cena ogólna tych naklejek, myślę, lekko pójdzie do góry. No bo jednak to będzie coś większego, coś wow, będzie napływ nowych ludzi, którzy nie będą mieli tych naklejek ogólnie. I oni będą te naklejki po prostu wtedy skupować i robić z tego jakieś crafty. Kiedyś ogólnie polecałem taką naklejkę Nord, no bo oczywiście organizacja się wycofała i sama w sobie naklejka również jest w miarę taka przyzwoita. No ale zlecenia kupna do cen sprzedaży. No popatrzmy sobie w ogóle, jak to wygląda. W ciągu jednego dnia zostaje sprzedanych około 500 sztuk, w ciągu tygodnia 7 tysięcy, w ciągu miesiąca 26 tysięcy. Czy dużo, czy mało? Pod inwestycje myślę, jako tako jeszcze by się nadało, ale tak jak mówię, to jest po prostu ryzyko, bo możecie to kupić, wtopić w to pieniądze, no i po prostu nic z tego nie mieć. Ale możecie w to zainwestować, kupić to, no i po jakimś czasie w to po prostu sprzedać i macie jakby na tym zarobek. Oczywiście jest to bardzo ryzykowna inwestycja i może się okazać, że ona się nie zwróci, patrząc na chociażby właśnie te ceny kapsuł, gdzie one kosztowały nawet po 60 groszy po promocji, ale jak widzicie, była informacja o Source 2, nagle potrafiła do 3 zł skoczyć. Po prostu tak o. Głównie naklejki Holo są tutaj głównym zadaniem tego. Także jak oglądacie ten film teraz w maju, wróćcie tutaj tak w czerwcu, w lipcu, kiedy ma być Source 2 i dajcie znać, czy miałem rację, czy ta inwestycja była opłacalna, czy nie. No bo na chwilę obecną, no to ceny, jak widzicie, są bardzo małe, ale taka złotówka, nawet mniej niż złotówka, kupienie kilku takich naklejek, no raczej stracić dużo nie stracimy, a jednocześnie możemy naprawdę sporo zyskać.